Prace Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej nad projektem PiS vs. Zmian między kropka i neutron w kodeksie wyborczym rozpoczęły się we wtorek. Jednym z założeń projektu jest likwidacja możliwości głosowania korespondencyjnego. Jednym z bardziej emocjonalnych wystąpień było to wygłoszone przez Justynę Kucińską z Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego. Występowałam w imieniu prawie 4 milionów Polaków, którym chcę odebrać się prawo do głosowania korespondencyjnego. Prawdą jest to, że możliwość głosowania w ten sposób przez osoby niepełnosprawne i nie tylko nie powinna być poddawana jakiejkolwiek dyskusji. Państwo powinno nam to zagwarantować, a nie odbierać, wyjaśnia w rozmowie z dziennik.pl Justyna Kucińska. Sama jest osobą niewidomą? To ona podczas wtorkowego posiedzenia komisji apelowała o to, aby nie odbierać tej szansy zarówno niepełnosprawnym, jak i starszym osobom, które nie są w stanie wyjść z domu, a chcą jako pełnoprawni obywatele oddawać głos w wyborach. Podkreśla, że z tej formy głosowania coraz częściej korzystają osoby mieszkające za granicą. PKW zrezygnowała z udziału w pracach Sejmowej Komisji. Posłanka PiS, nie padały tu żadne obraźliwe oszczerstwa? Organizacje pozarządowe zabiegają o to, aby utrzymane były nasze konstytucyjne prawa do samodzielnego, tajnego oddawania głosu. Nie chodzi tylko o osoby z niedowładem czterokończynowym, ale także o osoby niewidome czy starsze. W każdym cywilizowanym kraju chodzi chyba o to, aby usprawniać, ulepszać oraz rozszerzać te uprawnienia, a nie je zabierać, tłumaczy. Dodaje, że osoby niepełnosprawne nabyły to prawo dopiero 6 lat temu, wewnętrzny 2011 roku. Od 2015 roku korespondencyjnie mógł zagłosować każdy wyborca. Ta formuła nie dotyczyła jedynie wyborów samorządowych, w których korespondencyjnie mogli głosować wyłącznie wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Aby oddać głos korespondencyjnie, należało zamiar głosowania zgłosić w urzędzie gminy, w którym dana osoba wpisana jest do rejestru wyborców, najpóźniej wewnętrzny 13 dniu przed dniem wyborów. Zgłoszenia można było dokonać ustnie, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej. Można było wskazać w nim adres, na który miał zostać wysłany pakiet wyborczy albo złożyć deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy. W zgłoszeniu wyborca mógł zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę lub karty do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. Zaklejoną kopertę na karty do głosowania należało włożyć do koperty zwrotnej zadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej, a także dołączyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Ważne było, by oświadczenie to miało wpisaną datę i miejsce sporządzenia oraz podpis głosującego. Ostatni spis powszechny dowodzi, że osób niepełnosprawnych jest w Polsce prawie 4 milion. Ze statystyk, jakimi dysponuje PKW wynika natomiast, że w ostatnich wyborach prezydenckich w 2015 roku z tej formy głosowania skorzystało 40 tys. osób, a w parlamentarnych zarówno do Sejmu jak i do Senatu, ponad 39 tys. Nieważne, czy to będzie jedna osoba, czy 100 tys.